Szczęść Boże, coś wam powiem. Jesteśmy stworzeni do wielkich rzeczy, wielkoformatowych. Bo przecież Boga nie ograniczymy do wielkości znaczka pocztowego. Na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy uczynieni. A przecież nie możemy zapominać, że Bóg w trzech osobach jest jednością. Ojciec i Syn, choć odrębne osoby boskie, stanowią jedno. Bo jest w nich jedna i ta sama osobowa miłość. Ten sam Duch Święty. Przypomina nam o tym patron dnia dzisiejszego, święty Andrzej Bobola, który swoim męczeństwem pokazał właśnie tę wielkość. I my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu ma służyć moje życie? Może jest gdzieś tam jakieś delikatne pragnienie, żeby iść na skróty, trochę po swojemu, żeby nie było ciężko. Gdy słyszymy o jedności w Bogu, to warto pamiętać, że ona zaczyna się od wewnętrznej jedności z Bogiem i ze sobą samym. Od zgody na Boga, który prowadzi różnymi drogami. Po ludzku dobrymi i złymi. Od zgody na drugiego człowieka, który jest, jaki jest. Od zgody na siebie, który jestem zwykłym grzesznikiem. Jestem człowiekiem upadającym, nawet potrafiącym zdradzić swoje ideały w chwili próby. Jesteśmy powołani do wewnętrznej jedności niezależnie od tego, co wokół nas się dzieje. Świętość wymaga poświęceń, ale przecież mogę wszystko w tym, który mnie umacnia, jak czytamy w Piśmie. Nie da się ukryć, że ową spójność ciężko znaleźć wśród ludzi. Oddala nas od tego indywidualizm, który przeszkadza budować wspólnotę. Zwłaszcza tam, gdzie człowiek dopatruje się jakichś interesów. Łatwo dzielimy się czymś banalnym z innymi, co możemy dostrzec w social mediach. Relacje z podróży, przyjemne wydarzenia, nawet egzotyczne potrawy są na topie naszego dzielenia się. Natomiast wiara i zmaganie się z trudnościami nie mają takiego zainteresowania. Nauka Jezusa kieruje nas nie tylko ku jedności umysłów, ale i serc. To ona nas prowadzi do końcowego sukcesu. Judasz jako ten, który był obcy wpierw sercem i umysłem, później zaś i całym już ciałem, dał dowód na to, że właśnie tak się kończy przygoda z Jezusem tych, którzy stawiają tylko na swój egoizm. By budować tę jedność, musimy opierać się na Jezusie. Przyjąć miłość Boga i postępować zgodnie z nią. Trzeba zostawić nam pychę, zazdrość, żądzę, z pokorą otworzyć się na działanie Ducha Bożego, Ducha miłości, Ducha jedności. Jedność między chrześcijanami będzie większa, jeśli ja i ty będziemy się przybliżać do Pana Jezusa. Jeśli będziemy wypełniać przykazanie miłości bliźniego, jeśli będziemy wyrzucali z serc naszych ducha nienawiści i nieżyczliwości, aby zrobić miejsce Duchowi Świętemu.